Dobra, czy górę przejść? No, mnie tylko, co mnie jak na razie wkurza w Grim Dawn, to to na przykład, że jak z alta buję, nie ma dźwięku z gry. Nie wiem, gdzie to ustawić, czy, albo po prostu nie ma, nie? To trochę takie, taka pierdoła, ale dla mnie bardzo ważne, tym bardziej, że jak mam ten, nie mam na full screen, tylko mam bezramkowe, nie? Na full screen. Tylko niestety na to trzeba mieć duży czas, no, nie wątpię w to, nie wątpię w to. Okej, okay, dobra. Pokażę, tutaj już jesteśmy, okej. Jezus Maria. No mapa też jest gigantyczna, nie? I tu to tak wygląda, jakby to jeszcze było miało jakieś miejsce na jakiś dodatkowy content, nie? To i to jest najlepsze, nie? Takie to duże jest. Nie, trzecia sprawa, co mnie boli. Ordwie dystansowe łuki kuszę to trochę. Nie ma żadnych dedykowanych skilli. O! Wystrzelony strzał, czy baracz, czy cokolwiek, gdy nie, to pistolety strzelby wyglądają nieco lepiej, ale też bez strzału, no. No. Zobaczymy. Może wyjdzie Grim Dawn 2, albo jakieś dodatki, jakieś usprawiające. Kto tam wie. A ja mam jeszcze tutaj sporo do popisu, moim zdaniem. Dużo rzeczy mogę jeszcze usprawnić. Moim zdaniem. Czym się Viking? To jest fajny blok. Viking, mam nadzieję, że ty nie jesteś w pracy. Jak wczoraj. No, wczoraj trochę przegięłeś, kurde, moim zdaniem. Godzina 20, nie wiem, w robocie jeszcze. Okej, co tu jest? Ale to dobrze, że lightowo. Nie, samemu robię buildę. Nie używam żadnych gotowych. A to samo w tej kwestii robiłem. Też samemu ten buduję. Moim zdaniem lepsza frajda. W budowaniu, testowaniu. Co tu jeszcze można ulepszyć i tak dalej, więc... Także u mnie to tak właśnie wygląda. Także jak na razie to jestem strasznie squishy. Jakby nie patrzeć, mam tylko niecałe 3500 życia. Powinien mieć pewnie coś koło już 6-7. Na jakiś bardziej żywotny build, jakby był. Ale ja to ja. Dual wield i jazda. Plus wielki jest dla Sursu, bo naprawdę widać, że dopieszczają Jangiarkę z każdym update'em, nawet jeśli chodzi o pierdoły, dodają nowy content. No, dokładnie. Tak, wiem, rezysty tutaj są dosyć ważne, zauważyłem. Także mam tu 71, 49, tu jest trochę nisko, no, tutaj to jeszcze bym musiał przepakować trochę bardziej. Chaos mam 0 niestety, ale no. Tak to wygląda. To nie są, tu jeszcze jest, tu są jeszcze jakieś. Tu bym musiał odporność na fizyczne, może trochę kurde ten przypakować też, albo ewentualnie szansa na unik, nie wiem. Wiadomo, nie będzie jak sportnika, ale tak jak mówisz, większy fan. No, dokładnie.
Generalnie to wszystko w testowaniu, co jest lepsze, kurde, a może tego ułożyć, może tu to zmienić i tak dalej, także jest tutaj naprawdę dużo, dużo tego, co tu jest. Wpakuję w to, zobaczymy. Wartości będą odporności na przebicie, zmniejszony czas zamrożenia, paraliżu, szans na kakenie, nice, dobrze. Dobrze. Bites. O, i tutaj to widzę podskoczyło, nieźle. I o to chodziło. Jeden ultimate, jestem praktycznie nie do zabicia teraz, jak skończyłem build. Nieźle, nieźle. Dobra, tutaj widzę, że chyba nie przejdę, bo to są jakieś kwasy. No, Hrosko, jak miał ci polecić Titan Quest albo Grim Dawn, to Grim Dawn. Zdecydowanie, no bo jest dużo, dużo takich mocno usprawnień, więc... które mogą ci się naprawdę spodobać, nie? No tutaj... no, no tej klasy postaci możesz tak łączyć, że szkoda gadać, nie? O, dynamit. Tu możesz tak to połączyć, że szkoda gadać, nie? Pięknie. No, ja mam co? Ja mam właśnie nocne ostrze i nekromantkę, co mi daje żniwiarka. Mam żniwiarkę po prostu. O kurde. No co za głupie trapy. Spadać mi na drzewo. Okej. Zaraz, no to jest mościg. Dobrze, dobrze. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj czegoś nie ma. Ale nie ma. Dobra. No, konstelacji jest sporo, kurde, nie? Te konstelacje to mnie trochę przerażają, nie? Bo tutaj, żeby to dobrze dobrać sobie... to trochę może być, nie? Ja na razie idę... no, chciałbym w sumie to dostać, nie? Tutaj chciałbym pójść, ale zobaczymy. Właśnie, mam 3 punkty do wpakowania. Bonus pełnej konstelacji, dobra. Dobra, co to jest? Czyli to ja mogę wpakować już? Nie, to jest wymagane. Co to wymaga? To wymaga 7 do hałasu. O kurde, panie. Tu jeszcze jest hałas. Tu jest, że... a co tutaj jest? Gdzie jest początek? A tutaj też coś wymaga, widzę. 5 i 5, kurde. Tutaj jest też to... Jesus Christ. Okej. Ok,
Okej, dobra, zobaczymy. Później będę musiał się z tym próbować dosyć mocno. Na razie tak dosyć randomowo to robię. Niestety. Serio? Sąsiad puka ten młotkiem, kurde? Ja pierdzielę, w niedzielę nawet spokoju nie ma. A robią i robią, kurde. Pogięło niektórych. Godzina 14:34, kurde, oni łatkiem obywalą, kurde. Zdychaj tam, kurde. Cholerny troll. Co tu jest? Witalność 7% zdrowia. Od zimna. Okej. I tu nic więcej nie ma ciekawego. Portalik, tak na wszelki wypadek. Gdy mi się ripło. Nic, kompletnie. Idziemy dalej. O, jest duża część? Chyba tak. Materiali. Ouch. Dawać mi tu luty. Jedni z drugimi się biją? Okej. Także... 35 mamy, oni mają który? A, dobra. Niektóre mają 36, ale to... Normalne. Szkielety. Komplecik nowy. Portalik, nice. Nice, nice, nice. Dobra. To ja z tego dostaję? Nie, nie dostaję z tego nic. O, może jednak? Jednak dostawałem z tego. Dobra.
Dobra, dobra. Dobra. Cyk. Nie ma nikt jakiegoś questa, nie ma, dobra. Co ty tutaj masz dla mnie? Patrz z diabłem, dupa. Jakiś hełmik. Ciekawszy, przebiegłości, zdrowia, okej. Nic nie ma, dlatego to nam jeszcze sporo brakuje. I to jest jak 40 poziom. Okej. Teraz tak, co my tu chcieliśmy? Zobaczyć, czy... Co my tu mamy? Ludzie dostają dodatkowe obrażenia. Okej. Dobra, tak. Sól albo to. Dobra, zobaczymy teraz tak. Jak to sobie damy? Lewa ręka, czyli to? Tak, to by było to. Wykradanie życia. Okej. Dobra, bo jak damy to, to będzie, no właśnie. To jest dwa, więc to nie jest warte. I teraz tak. Obrażenia trucizn, los obrażenia. Odporności na żywioły. To jest słabe. Dobra. Procent do przebiegłości, tu zdrowie, odporności na żywioły. Szybkość biegu też nie. Tak średnio, dobra. No sobie odłóżmy tylko tą tarczę. To będzie tak. A czekaj, czy się tu jest jeszcze coś, tak? Zdrowie. Przebiegłości, okej. Okay, to jest też lipa. Dobra, to musimy rozpróć, to sprzedajemy. Jak to z frakcjami wygląda? Tu jest dodane, to jeszcze trochę i ten, trzeci będzie. Dobra. Hello there, friend. Odzyskaj składnik, kurde. Dobra, tu wszędzie są, okej. Dobra. Tak, no, okej. Gdzie był ten portal? Czekaj, to jest szczelinie umarłych. Tak, to chyba będzie tu, nie? Ripłem. Well, if it isn't my old friend from Devil's Crossing, I had a feeling you'd be making your way through here. Ulgrim, a co tu właściwie robisz? I haven't been entirely honest with you. I'm not a chef, not by profession anyway. Although maybe that would have been a better path. As it is, I'm an assassin and former first blade of the Aralon Emperor. It's a title I've not always been proud to bear, as my line of work has not always been virtuous. But I dealt with threats to the Empire. Now all of humanity is threatened by foes more deadly than anything we've faced before. It is, however, a time when I can put my talents to a more noble purpose. You haven't been entirely forthright with me either, Taken, but don't worry. I'm the keeper of many secrets. Jak mi nazwałeś? A Taken? Well, formerly so, if we get down to semantics. The Ethereal left you just before you hanged to death. Am I not correct? Skąd o tym wszystkim wiesz? My sources are quite good, if I say so myself. But you trusted me. And now,
I shall trust you. Okej, więc jak mogę pomóc? I came upon these refugees on my way through Smuggler's Pass. They were trapped and would soon have become food or entertainment for the trolls. I had to do something. Now we're stuck out here, caught in the midst of a battle between the trolls and the ethereal forces. The tunnel to Homestead is blocked by aether fire, and the only option now is a passage through the mountain deeps. It is a foul place at the bottom of the world, infested with all manner of terrible things that hate the sun. There is no way these people would survive down there. In Devil's Crossing, I saw that you had the power to open rifts. I need you to fight your way to Homestead, secure a rift, and come back for us. So please, help these people. Below is an entrance to the deeps. From there, you'll exit onto the dusty road that will lead you into Homestead. Be swift. I'm not sure how much longer I can hold off the trolls before they come in force. Okay. Okay. O, ty masz jakoś takiegoś, dobra. Przepraszam za posłuchiwanie, ale czy ty na pewno dobrze, czy ja na pewno dobrze usłyszałem, że przechodziłeś przez kanion umarłych? Tak, to prawda, dlaczego pytasz? Widzisz, moja siostra Dahila miała już dość czekania, podczas gdy ja leżałem tu z otwartą raną na boku. Pomimo nalagań Ulgrima, żeby została, Dalicha wybrała się samotnie w głębini na poszukiwanie ratunkowych materiałów opatrunkowych. Minął już ponad dzień i ja... obawiam się, że coś musiało się stać. Czy mogłabyś jej poszukać? Obawiam się najgorszego, okej? Okay. Bla, 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 okej. Okay. No tego chyba nie odzyskamy. Well. No to cyk. Zamknięte, okej. Okay. Jest zamknięte. Jezus Maria, ile tu tego? O. To ci nowość. Fajne robaczki, fajne, fajne. Niezła ta turtka. Ta turtka też ich rani. Yes. Pięknie, pięknie. Ale te trole walą. O, shit. Dobra, czekaj, czy my tu mamy. O, nie, nie. Zatruwanie broni. A, to jest tylko jedno, okej, okay, dobra. A, czyli w sumie najlepiej by drugie trzeba było wybrać, to zmienić to trzeba by było, okej. Okay. Podoba mi się w tej grze, że granie na wyższych poziomach trudności daje ci coraz więcej frajdy. O, mówisz Wiking? To ciekawe, to ciekawe. Bardzo intrygujące nawet.
Musiał jeszcze się w to zagłębić w takich oczywistych skilli drzewko co dla. Okej. U. Co tutaj masz? Purifier. Wow, Jesus Christ, nieźle. No, ładne itemy. Ładny, ładny, setny level. Czyściciel. Okej, okay, czyli najlepiej mieć coś w takich okolicach reski. I wtedy będzie gites. Spoko. No, koksik gniazły, to też przyznam. A ile masz godzin ten przegrany Viking ten w Grim Dawn? Co? Co tam było? A, jeszcze te wyszły, kurde. ...90 godzin. No Magnum tutaj wczoraj pisał mi, że kurde ma coś koło tysiaka, nie? Więc też nieźle, no. Prawie jak w Diablo by się grało. Wow, ale mi tu sieka, skubaniec. Na trutkach, kurde. No, teraz już nie ma co tutaj mi truć. Na ultimate sporo fiolety leci, no, domyślam się. Domyślam się, że sporo. Co to takiego? Budować ciała, okej, zdrowie, przebiegłości, odporności, budować ciała. Zdrowie, dobra, to jest fajne. To jest fajne. Jakie sztylety są beznadziejne. Jest do duchowości. Niebieskich sztylet nie podnosiłeś. No wiadomo, że to tam raz z poziomem to się to zmienia, nie? No bo bez przesady podnosi ciągle kurde jakieś ten... krepy, no to nie opłaca się. No ja teraz podnoszę od zielonych w górę, nie? Od zielonych w górę podnoszę, tak de facto. ...120 godzin, nie jestem nikim. A ja mam, nie wiem, jakieś może 20 parę godzin w sumie przegrane. I też jestem nikim. Ja tak już w ogóle. Ale 1000 godzin, masakr. Masakracja po prostu. Nie, no na pewno jednego dnia dojdziemy do takiego wyniku. No, był łatwy boss.